Rolnik szuka żony. Kasia i Tomasz w Na Śniadanie opowiedzieli o swojej relacji. Dziewiąta edycja randkowego programu TVP Rolnik szuka żony była rekordowa. Aż czworo rolników z pięciu, którzy wzięli udział w programie, znalazło miłość. Tomek związał się z Kasią, Michał z Adrianną, Tomasz z Wioletowa jest z Justyną, a Klaudia z Walentynem. Fani programu są zainteresowani, jak układają się losy bohaterów show. Już w pierwszy dzień świąt TVP wyemituje specjalny odcinek formatu Rolnik szuka żony. Ale na razie rąbka tajemnicy uchylono w śniadaniówce. Izabella Krzan i Tomasz Kamel w niedzielnym wydaniu Pytania na Śniadanie gościli Klaudię i Walentyna oraz Kasię i Tomka. Pary opowiedziały o planach na święta. Jak się okazuje, będzie to rodzinne Boże Narodzenie. Klaudia spędzi święta u Walentyna, a z uwagi na to, że jest wyznania prawosławnego, sama zorganizuje święta na Podlasiu dopiero 6 stycznia i wówczas Walentyn przyjedzie do niej. U nas święta jedne są u Walentyna, drugie u mnie. Ja w styczniu obchodzę. W grudniu jadę do niego, mówiła Klaudia. Bardziej zabieganą wigilię będą mieli Kasia i Tomek. Najpierw wpadną do rodziców Kasi. Potem będzie kolacja w domu Tomka i wreszcie odwiedzą też babcię rolnika. Prowadzący Pytanie na Śniadanie zadali ważne pytanie, czy Tomasz i Kasia myśleli już o wspólnym zamieszkaniu? Okazuje się, że para jeszcze o tym nie myśli. W programie ich losy były dość skomplikowane. Jak pamiętamy, Tomasz najpierw wybrał Zuzię i odesłał Kasię do domu. Dopiero po kilku tygodniach zrozumiał swój błąd, a Kasia zdecydowała się do niego odezwać. W ten sposób para na nowo zaczęła swoją relację. Są szczęśliwi, ale jak mówią, dopiero teraz mają czas na to, by się poznawać. Bardziej na spokojnie do tego podchodzimy, jeszcze nie myślimy o wspólnym zamieszkaniu. Przede wszystkim poznajemy się nadal, powiedziała Katarzyna. Obie pary przyznały, że choć z dużą sympatią wspominają ekipę programu, to tak naprawdę dopiero gdy gasły kamery, mieli czas dla siebie. Już w programie czekaliśmy, aż te kamery odjadą, żeby mieć większy luz, powiedziała Klaudia. Dlatego też dopiero w ostatnich tygodniach mogą spokojnie skupić się na sobie. Myślicie, że te dwie pary mają szansę na wspólną przyszłość?